Dobry piesek, dobry. Cześć, siemaneczko, ja się nazywam Robski, to jest gra Farming Simulator FS22, a tutaj jak widzicie mapa The Valley, The Old Farm. I dzisiaj będziemy testować mod. Zobaczcie, no kurki sobie latają, no. Kogut też gania te kury. No cóż, słuchajcie, będziemy sobie testować mod, ale najpierw troszeczkę pokażę wam, co tu się dzieje, jak to widzicie. Szybki obieg, farma cały czas żywa, cały czas funkcjonuje, zaczynają się czas żniw i będziemy testować tego oto moda od Deusza. Jest to Deutsch Fach, bardzo fajny kombajnik, model 2680. O, to nie zapomniałem sobie, zobaczyłem jeszcze raz. Słuchajcie, model kombajn bardzo, bardzo fajny. Jak widzicie, bardzo dobre animacje, ładnie, wszystko oznaczone, bardzo dobrze, bardzo, no bym powiedział, że bardzo dobry model tego kombajna. Bardzo mi się podoba. Mamy tu IC control, IC panel, później zobaczymy, dojrzymy do tego. Przede wszystkim mówię, wszystkie dźwięki są fantastyczne. Dźwięki tego kombajna są fantastyczne. Do tego jest taka przyczepa. Jak i ten header ma 4,8 metra, który wcześniej tutaj widzieliście, ale też jest mniejszy header, 3,6 metra, który chyba 3,6 metra czy 2 metra. No dobra, weźmy się jechać troszeczkę na przejażdżkę. Zobaczcie animacje, bardzo ładnie zrobione, jak się rura wycofa. Tu akurat kombajn był rozłożony, czyli tam się odsuwa troszeczkę klapka, jak zobaczycie. Gdy go rozłożycie. No, mówię tutaj troszeczkę za dużo, że chyba rozlatałem się. To co, zacznijmy coś kosić, co jedziemy. Tutaj mamy trochę jęczmienia, więc trzeba by go skosić. Naprawdę, kombajn brzmi bardzo ładnie, wszystko tutaj, jak mówię, wszystko działa. Światła działają, naprawdę jest fajnie. Co... Bardzo mi się w tym podoba, w tym kombajnie, jak już wcześniej mówię, dbałość o szczegóły, ale to zobaczycie później, jak jeżeli tego. Nic, myślę, że możemy pomału się zbierać do miejsca naszego koszenia, naszego zboża. Będziemy, skosimy tu kawałek i wam pokażę, jak ten kombajn kosi. Zajedziemy trochę od drugiej strony, bo tutaj jest za dużo trawy. Tak, przypadkiem. I już wjeżdżamy, załączamy. Jak zwykle trzeba najpierw rozłożyć. Żeby rozłożyć, odsunąć trzeba tą tutaj klapkę. W tym momencie kombajn rozłożony. Opuszczamy header i wchodzimy w jęczmień. Bardzo ładne animacje. Widać, że header bardzo ładnie zbiera. No, wszystko jest jak w książce pisze. Myślę, że jeśli chodzi o ten model, już użył jako bazy bizona. Jednego ze swoich bizonów. I tutaj nie ma nic, nie mam nic przeciwko, bo sam model tego kombajna, jak i dźwięki są fantastyczne. A o ile mi się w rzeczywistości bizon chyba był na tym kombajnie rekord, nie jestem pewny, był taki trochę wzorowany na tym kombajnie, niektórzy tak mówią, także jeśli chodzi o to, tak to jest wykonane. I dosyć dobrze to jest moim zdaniem zrobione przez Deusza, więc ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli użył ramy z bizona, jeszcze ramy modu z bizona, naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń, bo jest to zrobione bardzo fajnie. Zbiornik ma 4000 litrów, moc około chyba 150 koni, ale się nie mylę. Tak mi się jakoś wydaje, że to było jakoś 150 koni. Zaraz zobaczymy dokładnie.
I jest to kombajn bardzo dobry na małe gospodarstwa i średnie. Widać, wnętrze jest bardzo ładnie wykonane też tutaj. Animacje są naprawdę zrobione świetnie. Jak widać, Deusz naprawdę się postarał. Jeżeli zastanawiacie się, czemu ta kierownica szybkolata używam pada, a nie kierownicy. Dlatego kierownica tak koło tak szybko lata. No i zobaczmy tutaj, obejrzymy teraz ten kombajn dokładnie. Tutaj ukosiliśmy kawałek. Nie ma żadnych animacji do wajku noszenia headeru, więc tutaj to jest troszeczkę... Ale jest animacje ładnie chodzą do włączania kombajnu, opuszczania headeru i załączania headeru. Również rura bardzo ładnie animowana, bardzo ładnie wszystko się chowa. Lustereczka działają średnio, ale nie jest tak źle. Dźwignia zmiany jazdy, kierunku jazdy też działa. Obejrzymy go sobie z zewnątrz. Jak tutaj widać, kombajn jest bardzo fajny. Tutaj właśnie teraz załączyliśmy mucarnię, przepraszam, sieczkarnię. I widać, jak bardzo ładnie to rozrzuca ten kombajn sieczkę. Jest to bardzo ładna animacja, naprawdę bardzo ładna animacja. Muszę przyznać, że Deusz sam się przeskoczył. Wszystko jest ładnie animowane, wszystko się włącza, wyłącza. Tu mamy IC Control, jak zobaczycie, też klawisz. I zobaczcie sobie, można sobie otworzyć klapy boczne. Jak teraz robię to tak. I jak widać, tu jest bardzo ładna animacja wszelkich tego. Strach nie urwać rąk. Zamknijmy, zobaczmy następną. I widzicie, słyszycie, też są ładne dźwięki tego otwierania. Takie skrzypiące, by stare drzwi otwierał. Można wysunąć drabinkę. I ją schować. Jak i również otworzyć drugi boczek, też można zobaczyć animacje wszelkich tutaj oprzyrządowań. Zobaczmy sobie na górę. I tu jest piękny sześciocylindrowy silnik chłodzony powietrzem do I4. Bardzo dobry silnik, chociaż bardzo głośny moim zdaniem. Z samym kombajnem chyba się tylko raz spotkałem w życiu rzeczywistym. Nie miałem z nim za wiele do czynienia, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć więcej na temat tej maszyny. A jakie są jego konfiguracje? No na pewno zaraz wam pokażę. Przede wszystkim można zmieniać kolory, można zmieniać kurde, opony też można wymienić. I to tak chyba w sumie to za dużo to nie ma. I już wam pokazuję, jakie kolory tutaj można zrobić. Także zobaczcie sobie. Jesteśmy tutaj. Aha, on ma 120 koni, nie 220 koni. Ale no zobaczcie sobie, kolory można wybrać, opony i kolor nadwozia. Tak samo można do wszelkiego oprzyrządowania. Można też wybrać kolor tego. O ile się nie mylę, są 4 kolory. Także tutaj jest, jak widać, taki ładny czerwony, taki czerwony bardziej zużyty. Jak i zielony, bardzo ładny zielony, to jest fachowski zielony, jak i również taki bardziej zużyty, taki bardziej wyblakły od słońca, który jest bardzo fajnym też kolorem na różne gameplaye. Także tutaj i wybór 3 różnych kolorów defekt, który ostatni, no niby je pisze, że jest białe, ale no na moje oko białe nie jest. Także kombajn jest bardzo ładny, jak widzicie, w ładnych kolorach i jest w oryginalnym czerwonym, później też był produkowany w tym zielonym kolorze, też o ile mi się wydaje, więc w obu kolorach jest ładnie to wygląda. Przepraszam, naprawdę wygląda. Myślę, że
już będzie pomału czas zakończyć dzisiejszy film. Myślę wam, że ten kombajnik wam się spodobał, mnie naprawdę też się spodobał. Ja was zapraszam wkrótce do następnych filmów, które będą się pojawiać nie wiem kiedy na moim kanale. To jest, ja was żegnam, to jest seria FS22 Moc i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.